witam bardzo serdecznie na placu budowy budynku KZN SIM Zachodniopomorskie w Białymborze, ulica Norwida. Za nami trwają prace. Jak zazwyczaj to bywa w środowisku samorządowym, nikt nie wierzy, że dane inwestycje się zrealizują, dopóki nie zobaczymy faktycznie wbitej łopaty i placu budowy. Myślę, że i w tym przypadku wielokrotnie mówiliśmy o tym, że mieszkania będziemy budowali i w pewnym momencie ludzie chyba przestali wierzyć w to, że to faktycznie się rozpocznie. Dzisiaj jesteśmy w kasku, jesteśmy zgodnie z przepisami na placu budowy. Firma Telmax już rozpoczęła swoje prace i we wrześniu przyszłym roku w tym miejscu będzie przepiękny budynek z przepięknymi 18 mieszkaniami. Każde, jak wspominałem nieraz, około 52-3 metrów kwadratowych. Z pięknym placem dojazdowym. Robimy wszystko, żeby to połączyć tak naprawdę z funkcjonującą ulicą Norwida, żeby ten przysiółek, ta jakby nowa część naszego miasta była dobrze skomunikowana. Mieszkania są na wynajem. Tak na właściwie można powiedzieć, że każdy, kto zdecyduje się na udział w naborze, a z 18 mieszkań zostało nam jeszcze tylko 12 wolnych, więc zachęcam jak najszybciej szczególnie młodych mieszkańców naszej gminy do tego, żeby składali do nas wnioski. W najbliższym czasie ogłosimy kolejny nabór. Naprawdę warto, ponieważ nie będą to mieszkania bardzo drogie. Myślę, że w stosunku do oferty rynkowej wynajmu będą konkurencyjne. Będzie można mieszkać właściwie przez całe życie z możliwością dojścia do własności. Myślę, że na pewno będzie bardzo ekologiczny i tani w utrzymaniu. To jest efekt naszej pracy. Zaczynamy nową kadencję od spełnienia tego, o czym mówiliśmy jeszcze kilkanaście miesięcy temu. To marzenia staje się tak naprawdę prawdziwym faktem i sam jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje na placu budowy. To już dla nas trzeci budynek w Zachodniopomorskim, który SIM KZN Zachodniopomorskie realizuje. Przy wsparciu 19 wspólników i 20 KZN-ie jesteśmy w stanie wejść na trzeci plac budowy. Jesteśmy w Świdwinie, Polanowie, Białymborze oraz mamy wyłonionego wykonawcę do przetargu dla miejscowości Trzebiatów. Chciałbym też dodać, że w Świdwinie jesteśmy już na końcowym etapie realizacji robót. W przyszłym miesiącu realizujemy ostatnie odbiory. Będziemy oddawali budynek do użytkowania we wrześniu. Pierwsi mieszkańcy otrzymają klucze już z końca września, ale na tym się nie zatrzymujemy, ponieważ zespół bardzo ciężko pracuje nad tym, abyśmy rozpoczęli pracę w Złocieńcu, w Świdwinie druga budowa, w Szczecinku, w Koszalinie. W tym roku jeszcze ogłosimy dwa przetargi na bardzo duże prace projektowe, ponad 100 mieszkań w Koszalinie i ponad 200 mieszkań w Szczecinku. Także przed nami bardzo ambitny plan, bardzo pracowity rok, jak również ten i kolejne. Zapraszam wszystkich najemców i chętnych do oglądania mieszkań. Mamy bardzo ładną stronę internetową, fanpage na Facebooku, gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje o SIM-ie i o naborze, który prowadzimy, oraz o stawkach czynszu. Mamy osobę dedykowaną typowo od najmu, która państwa tu wesprze w najmie mieszkań. Branża budowlana jest o tyle specyficzna, że te trudności są, one są praktycznie nieuniknione, ale tutaj przy współpracy z nadzorem inwestorskim z ramienia KZN-u zawsze staramy się wszystkie trudności jakoś przezwyciężyć. Na chwilę obecną na tej budowie trudności żadnych nie spotkaliśmy, także wszystko przebiega zgodnie z planem, z harmonogramem. Po około 3 tygodniach od wbicia pierwszej łopaty jesteśmy na takim etapie, że mamy wykonane fundamentowanie, a od dzisiaj rozpoczynamy roboty ciesielskie związane z wykonywaniem pierwszej kondygnacji piwnicznej. Troszeczkę musieliśmy się zmierzyć z dużymi robotami ziemnymi, przede wszystkim z gruntem, który no, powiedzmy jest szkolnym gruntem, bo to jest, są piaski drobne, średnie, ale no, mają to do siebie, że się obsypują, w związku z tym trzeba było wykonać dosyć szeroki zakres robót ziemnych. Ogólnie plan nasz jest taki, żeby do końca tego roku wykonać stan surowy zamknięty budynku i na okres zimowy wykonywać wykończenia wewnętrzne. Konstrukcja budynku to jest konstrukcja standardowa, sprawdzona, tradycyjna murowana ze stropami żelbetowymi, szyby windowe też żelbetowe, także tutaj żadnych niespodzianek nie przewidujemy.